Zacznijmy od początkowego fragmentu listu, czyli od 1.1. Ja może powiem jeszcze krótko, powiem dlaczego zdecydowaliśmy się korzystać z tego tekstu z przekładu z manuskryptów bizantyjskich. On praktycznie niczym się nie różni od pozostałych, czyli od Nestle Alanda i Westcotta Horta. Korzystamy z nich dlatego, że sami nad nimi pracujemy, po prostu taka jest tajemnica, tylko tyle, ok? Pierwszy werset. Jakub, niewolnik albo sługa, to jest to samo słowo, Boga i Pana Jezusa Chrystusa, 12 pokoleniom w diasporze, radujcie się! I kochani, prawda jest taka, że ten przekład jest trochę niezwykły, jeśli o to radujcie się, ale do tego jeszcze wrócę. Jakub jako sługa swojego brata, to już mówiłem, on nawet się nie powołuje na to, on się w ogóle na nic nie powołuje, on jest po prostu jednym z braci. I to jest bardzo ważne, jest jednym ze sług Chrystusa i Boga. Czy to się nie przyciemniło, Krzysiu? Czy mi się zdaje, bo jest coraz jaśniej? Jest jaśniej, tak? Dobra. Adresatem listu są więc chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, diaspora, gdyż nawet jeśli uważamy, czego ja nie uważam, że Kościół zastąpił Izraela w sposób całkowity, no to jeśli zastąpił, to i tak nikt z chrześcijan nie jest w stanie mi powiedzieć, z którego pokolenia żydowskiego jest. Prawda? No. Czyli moim zdaniem nie zastąpił, a tutaj ewidentnie te 12 pokoleń, 12 plemion ewidentnie dodefiniowują, że chodzi o wierzących, którzy są jednocześnie Żydami. Nie wiem, ilu takich znacie, ja znam jednego, który jest Żydem i jest jednocześnie wierzącym. Aczkolwiek wciąż takie zjawisko występuje i będzie występować aż do końca, aż wreszcie cały Izrael, moim zdaniem, przynajmniej tak będzie, że cały Izrael się nawróci i rozpoznają tego, kogo przebodli. Pierwsze poselstwo listu, radość. I to jest bardzo ciekawe słowo, dlatego że w żadnym absolutnie z przekładów polskich ono nie jest tak oddane, tylko u nas. A to słowo wszędzie indziej jest tłumaczone jako radość. Jeśli chcecie, to tu jest konkordancja Stronga i se sprawdźcie. Sprawdźcie sobie, jeśli chcecie. Ono wszędzie jest jako radość. Natomiast kochani, przekłady to są wszystkie polskie przekłady. Wszędzie jest zdrowia życzy, pozdrowienia, kiedy słowo w ogóle nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Nie wiem, czemu się tak stało, że tak się zdecydowali, ale od Biblii Brzeskiej aż do dnia dzisiejszego, do najnowocześniejszych, współczesnych przekłań, jedynie przekład żydowski tego Sterna mówi szalom, jak żeby inaczej miał powiedzieć. Szalom? Dobrze. Niech mu będzie szalom. Tam jest, kochani, dosłownie to słowo hajro znaczy tyle, co radość. Radujcie się. A interlinia? Interlinia to jest zależy czyja. Ale ogólnie rzecz biorąc też nie jest uznawane znaczenie greckiego słowa. Jest pozdrowienie. No i tak się dzisiaj mówi. No pozdrawiam cię, tak? Życzę ci zdrowia, tak? Ale tam nic o zdrowiu w ogóle nie ma. Tam jest o radości. I wzmocnieniem tego jest werset drugi. Za największą radość, bracia moi. Tak? Więc skoro słowa mamy rozumieć w kontekście ich znaczenie odczytywać, to tym bardziej wzmacnia się to greckie hairo. Możecie se sprawdzić, jeśli chcecie. Tu leży konkordancja Stronga. Teraz, czy na przerwie, możecie sobie sprawdzić i zobaczyć, jak to słowo występuje, że one zawsze znaczy radość. No. Ja sprawdzałem to dzisiaj rano jeszcze, dla pewności. Dobra. Ok. Wersety 2-4.
Za całą radość uznajcie, bracia moi, gdy wpadacie w rozmaite próby, wiedząc, że wypróbowanie waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość was zaś ma być czynem doskonałym, abyście byli doskonali i zupełni i w niczym nie mający braku. Pierwsza rzecz, kwestia próby. Próba to jest tożsama z pokuszeniem albo z jakimiś trudnymi przejściami. I chciałbym, żebyśmy przeczytali z listu Jakuba, na przykład 1:12, gdzie jest o tych próbach. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Czyli jakby błogosławieństwo w próbie łączy się z kwestią wytrwania w próbie. Jeśli następuje próba i nie wytrwam w próbie, no to jakby powiedzieć tak kolokwialnie, nie ma się z czego cieszyć, nie? I może jeszcze Łukasza 4:13. To jest mowa o tym, że nawet nasz Pan Jezus Chrystus był kuszony. To jest po prostu kuszenie Pana Jezusa Chrystusa na pustyni. Kuszenie, które zakończyło się zwycięstwem naszego Pana. Mateusza 6:13 prawdopodobnie będzie też to samo. Nie, to jest fragment modlitwy pańskiej. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. W modlitwie pańskiej jest powiedziane, nie wódź nas na pokuszenie. Jak tam powinno być? Nie dozwól, abyśmy byli kuszeni. Nie dozwól, abyśmy byli kuszeni. Abyśmy ulegli pokusie, właśnie, więc moim zdaniem tak to powinno być i to jest źle przetłumaczone i z całą pewnością nie chodzi o to, żebyśmy nie podlegali próbom, bo jak Jakub pisze, za najwyższą radość uważajcie, bracia. Czy dla ciebie, dla mnie, ewentualnie kiedy próba jest radością? Zadaję to pytanie po to, żeby... Proszę. Jak popatrzymy na porównanie życia duchowego i życia fizycznego i apostoł opowiada, że biegacz się wysila. Tak, biegacz się wysila. I pytanie, jak on zdobywa na treningu jakiś efekt, to się raduje, czy się nie raduje? Się raduje. Bo inaczej by nie się raduje, bo osiąga jakiś efekt, tak? Tak. Tak, tak. A wysiłak podleje się mu? Tak jest, tak jest. Nogi drżą. Widziałem ostatnio, nie tak dawno, pół roku temu może zdjęcia nóg kolarza po wyścigu jakimś. No po prostu no straszny ten widok był. Ale on coś wygrał. On coś wygrał. Krzysiu? Kiedy więc pokuszenie jest dla nas radością? Kochani, no wtedy, kiedy przechodzimy przez nie zwycięsko. Wtedy, kiedy osiągamy cel, tak? Nad bólem widzimy cel. Gdy nad bólem widzimy cel, Krzysztof mówi. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Wtedy, kiedy pójdziemy sobie na skróty, na łatwiznę i pozwolimy temu pokuszeniu czy tej próbie przezwyciężyć nas, wtedy radości nie będziemy mieli. Wtedy będziemy mieli smutek. Pismo mówi o zasmuceniu Ducha Świętego. Tak? Próby wzmacniają wiarę i charakter. Tak. Pokuszenie stanowi doświadczenie wiary, a wiara bez próby, powiedzcie mi, ile jest warta? Nic nie jest warta. Nic.
nic. Wiecie, ja w ogóle, kiedy analizuję Pismo Święte, to, bo już przez wiele lat czytam, to zauważyłem taką prawidłowość, że kiedy Bóg coś robi, to to zawsze musi być wypróbowane. To jest prawidłowość w Piśmie Świętym. Weźcie, czytając Biblię, weźcie i zwróćcie uwagę na to. Zawsze to jest wypróbowane. Podobnie wiara, jak wiemy, jest dziełem Boga w nas. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, tak? Musi być wypróbowana. Apostoł Paweł pisze wręcz, no chyba żeście próby nie przeszli. Powątpiewając tam w coś, tak? Zaczynając od Adama, oczywiście. Oczywiście. I tak przez wszystko musiałoby. I ta próba nie zawsze się dobrze kończyła, ale zawsze była próba. Wytrwałość. Wytrwałość 5.11. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba. Legendarna wytrwałość. I oglądaliście zakończenie, jakie zgotował mu Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Wiecie, możemy przechodzić przez różne problemy. Ja sam przez wiele problemów przeszedłem w swoim życiu. Ale wiecie, zawsze to światełko, że wielce litościwy jest Pan. Nie ma nic bardziej smakowitego wtedy, kiedy człowiek jest doświadczany, niż myśleć o tym, jaki jest nasz Pan. Kochani, próby tak naprawdę kształtują nasz charakter. I należałoby się zastanowić najpierw, jaka jest różnica pomiędzy temperamentem a charakterem. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Proszę. Temperament jest to osobowość, która jest w genach i nad którą nie będziemy mogli wiele zdziałać. Zgadza się. Natomiast charakter jest to, co się kształtuje. Prawda? To, co można polepszyć, to, co można uszlachetnić, tak jest. To, co po prostu służy do tego, żebyśmy się stali bardziej odpornymi, bardziej mądrymi, bardziej właściwymi ludźmi. Zgadzam się całkowicie. Charakter to jest coś, co się kształtuje przez powtarzanie. I on się kształtuje na zły przez powtarzanie rzeczy złych i kształtuje się na dobry przez powtarzanie rzeczy dobrych. Kochani, jeśli będziemy powtarzali to, co jest dobre, to, co jest właściwe, to, o czym mówi Pismo Święte, na początku może można to kosztować wysiłek, na początku będzie nam to trudno zrobić, potem stanie się to częścią naszej osobowości. I wiecie, to dotyczy takich prostych rzeczy. Ja tu tylko wymienię taką rzecz, jak studiowanie Pisma Świętego. Oby było częścią wykształtowanego naszego charakteru, naszego nawyku codziennego, tak jak jest jedzenie, czy nie wiem, mycie zębów, dajmy na to. Mycie zębów, my się nie rodzimy ze szczoteczką do zębów, tak? To nie jest fragment naszej natury, z którą przychodzimy na świat. Chociaż ostatnio widziałem takiego Chińczyka, który małego, nie wiem, półtora rocznego, który pałeczkami makaron jadł i było podpisane, że oni się z tym chyba rodzą. To jednak nie jest prawda, oni się z tym jednak nie rodzą. Oni są tego uczeni. Podobnie i my musimy się nauczyć pewnych rzeczy, które są właściwe. I próba, czyli zwycięstwo w próbie. Krzysztof, no powiedz o tym, co jest w tych listach do 7 zborów. Ten, kto zwycięża, tak? Tak, tak, tak. Ten, kto zwycięża. U nas jest zwycięzcy, tak? By zwyciężył raz. To jest proces, który trwa każdego dnia. Tak, tak. Ale to chodzi o proces, który trwa każdego dnia. Temu, który zwycięża, dam. A to kamyk biały, a to tam różne rzeczy, tak? Temu, który zwycięża, a to koronę życia, a jakże, o koronie życia to też jeszcze będzie.
Jest bardzo ważne, abyśmy to potrafili zrozumieć. Teraz tak, kwestia tych wyrazów. Wyraz doskonali, to jest greckie teleios i ono oznacza dwie rzeczy. Albo doskonałość taką absolutną, o Bogu jest powiedziane, że jest też teleios, ale oznacza również dojrzałość. Jest to dojrzałość w stosunku do niedojrzałości, w sensie takim jak dziecko jest co prawda doskonałym dzieckiem, ale nie jest doskonałe w tym sensie, że na przykład chłopiec nie jest mężczyzną jeszcze. Czyli tu jest mowa o dojściu do pewnego rodzaju dojrzałości, abyśmy byli dojrzali, bo do takiej absolutnej perfekcji, jak doskonały jest Bóg, no to na tym świecie to raczej chyba nie dojdziemy, prawda? Chyba, że ktoś jest perfekcjonistą, ale to nie ma tu wśród nas, na szczęście. Nie, to jest niemożliwe. Bo wciąż jeszcze mamy balast tego ciała, tak? Natomiast możemy być duchowymi dziećmi, przepraszam, albo możemy być duchowo dojrzali. I to jest mowa o tej duchowej dojrzałości. Duchowa dojrzałość polega więc na przechodzeniu prób w sposób taki, że naszym nawykiem staje się zwyciężanie. Nienaganni albo zupełni. To jest taki wyraz i pierwszy do Tesaloniczan 5,23 dość dobrze jego tłumaczy. A sam Bóg pokoju niech w zupełności poświęci, niechaj was w zupełności poświęci. I to jest i teraz mamy to tłumaczenie. Aby cały duch wasz i dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Aby cały duch wasz, dusza i ciało. To jest ta zupełność, ta kompletność. Kompletność zachowania. Bez braków. Bez braków. I to mamy Jakuba 1,5. Jeśli komuś z was brak mądrości, to jest pierwszy brak, o którym mówię. Przechodzenie przez próby uczy też mądrości i przechodząc przez próby mamy uczyć się mądrości. A jeśli jej nie mamy, to będziemy o nią wołać, tak? 2,15. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba. Tu jest inny rodzaj braku. Chcę wam powiedzieć, jak funkcjonuje to słowo. Jest to coś, co jest potrzebne, a czegoś, czego nam nie dostaje, czego aktualnie przepraszam, nie mamy. I jeszcze chciałbym otworzyć Łukasz 18,22. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego, jest mowa o bogatym młodzieńcu, jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. A więc jego brak polegał na tym, że czegoś miał za dużo. Jakkolwiek to brzmi, to był również brak. I zwróćcie uwagę, Pan Jezus nie do wszystkich mówi, że mają wszystko rozdać. Ale do niego akurat powiedział tak. Bo jego brakiem był nadmiar. Hebrajczyków 12, 1-14. To jest ledwo dwie strony wstecz. Chciałbym to przeczytać. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I ten przykład przed chwilą był podany nam. Tak? Patrząc na Jezusa, sprawcę albo twórcę
i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali w duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synu. Synów mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Jeśli jesteście bez karania, który jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaczynił to dla naszego dobra, abyście mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Krótko mówiąc, jeśli nie chcesz doświadczać trudnych przeżyć, to raczej Pisma Świętego nie czytaj i Bogu nie służ. Wtedy jest szansa jakaś, że mogą cię ominąć. Bo ewidentne, obiecane są próby i doświadczenia wszystkim tym, których On przyjmuje za synów. Nie ma cienia wątpliwości, że z całą pewnością jakaś próba i doświadczenia każdego z nas spotka. Pytanie teraz, czy ty chcesz być taki? Doskonały, zupełny i bez braków. Jeśli chcesz, to przechodź przez próby i zwyciężaj w nich. Pamiętaj jednak, nie upatruj sił do pokonania próby w samym sobie, bo nie ty sam jesteś swoim Zbawicielem. Jeśli widzisz próbę, jeśli widzisz doświadczenie wiary, które na ciebie przychodzi, to pamiętaj, kto jest Zbawicielem. Jest nim Pan Jezus Chrystus. Tak naprawdę wszystkie rzeczy, które spotykają nas w życiu, powinny być przyniesione przed Boży tron łaski. Bo zbawienie jest z łaski, bo nasza siła jest w Nim. I choćbyś się klął, i choćbyś przysięgał, i choćbyś nie wiem co z sobą robił, nie jesteś w stanie przejść przez próby o własnych siłach. Pamiętajmy o tym. Tak więc to, że rozumiemy, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze słabości, to jest tylko kolejny temat do tego, aby się modlić. To nie znaczy, że nie należy opierać się aż do krwi, oczywiście. Ale raczej traktować to też jako modlitwę, a nie jako nadzieję na rozwiązanie naszych problemów. Okej. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim szczodrze, nie robiąc wyrzutów, a zostanie mu dana. A niech prosi z wiarą, bez wahania. Bo kto się waha, przypomina falę morską, targaną i rzucaną przez wiatr, tam i z powrotem. Niech ów człowiek zatem nie sądzi, że cokolwiek od Pana otrzyma. Mąż rozdwojonej duszy, chwiejny w całych, na wszystkich swoich drogach. Mądrość, ale jaka? Mądrość w czym? Zwróćcie uwagę, że jesteśmy w kontekście doświadczeń. I pierwszy wniosek,
jaki wyciąga Jakub, to, że w doświadczeniach potrzebna jest mądrość. I to nie zdolność intelektualna, prawda? Bo zdolności intelektualne, no każdy jakieś tam ma, ale zdolności intelektualne to nie jest mądrość. Pamiętacie, co jest początkiem mądrości? Jest początkiem mądrości, a pokora poprzedza chwałę. 3:13 do 18 w tym samym liście Jakuba. Mamy to dodefiniowane. Czy jest między wami kto mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mowa, która z góry zstępuje, mądrość, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Jeśli dojdziemy do tego miejsca, to będziemy się nad tym zastanawiać, ale mamy pewien ogólny obraz, o jaką chodzi mądrość. Że nie chodzi o mądrość taką, żeby jakoś, nie wiem, te próby mogły mnie minąć. Nie chodzi o jakąś taką mądrość, żeby się tak wycwanić, żeby ich nie doświadczyć. Że chodzi o tą mądrość łagodną, mądrość Bożą, mądrość wstępującą z góry. Zwróćcie uwagę, że w kwestii mądrości Jakub, brat pański, namawia do tego, aby prosić. I w istocie prośba jest pierwszym skutkiem doświadczeń, pierwszym skutkiem prób. Wtedy, kiedy doświadczamy prób, to naturalnie, przynajmniej tak powinno być, naturalnie uginają się nasze kolana, aby wołać do Pana. Jeśli Bóg zsyła na nas próby, to jest jeden z Jego celów. Bo wtedy, kiedy jesteśmy na kolanach, to wiecie, jesteśmy słabi, a nie mocni. A w tym jestem mocny, w czym jestem słaby, pisze apostoł. I tak jest też i z nami. Zwróćmy uwagę, że mamy warunkową obietnicę wysłuchania tej modlitwy. Będzie mu dana, jeżeli. W Piśmie Świętym są obietnice warunkowe i są obietnice bezwarunkowe. Tu mamy obietnicę warunkową. I tym warunkiem jest... Tu o... Niech prosi z wiarą, bez wahania. Bez wahania. I to wahanie... Kto się bowiem waha, przypomina falę morską, jest tutaj wyjaśniony. Na marginesie jest to pierwszy objaw o charakterze przyrodniczym w tym tekście. Jest ich bardzo wiele, tych obrazów przyrodniczych. Pierwszy przyrodniczy fragment jest w tym momencie. Waha niczym fala. I istotne moim zdaniem w tym obrazie jest zależność od wiatru. I do dnia dzisiejszego mamy powiedzenie takie w języku polskim, jak chorągiewka, jak wiatr zawieje. I to jest mniej więcej coś podobnego. Fala jest pchana wiatrem w tę lub inną stronę. Zwróćcie uwagę, że drugi z braci pańskich, Juda, używa podobnego obrazu. List Judy od 12. Są oni zakałą na waszych ucztach miłości i tak dalej. I w 13. Wściekłymi bałwanami morskimi wyrzucającymi hańbę swoją. I to na pewno nie jest o braciach w Panu. Tak jak mówiłem, tekst ten dotyczy wierzących, odrodzonych, ale dotyczy, jest on kierowany do zborów, w którym są ludzie nawróceni i są ludzie nienawróceni. Ci, którzy prawdziwie oddali swoje życie Panu i ci, którzy nie oddali swojego życia Panu.
Jaka to jest rozdwojona dusza? Jeśli popatrzymy na następne wiersze, to tam to jest dość mocno zasugerowane. Mianowicie jeśli brat uniżony, a brat uniżony niech się chlubi ze swego wywyższenia, bogaty zaś ze swego uniżenia, gdyż jak kwiat trawy przeminie. Krótko mówiąc, jest zasugerowane, o jakiego rodzaju rozdwojenie chodzi. I wiecie, Mateusza 6,24 Pan Jezus mówi wprost: nie możesz Bogu służyć i mamonie. Tak? To jest chyba to. Czy tu jest zimno? Nie? Weźcie coś, zapalcie jeszcze. Bo mnie jest ciepło. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Rozdwojona dusza i w najbliższym kontekście napomnienie skierowane do bogatych. Moim zdaniem to jest jednoznaczne. Jednoznaczne. I kochani, ta chwiejność w postępowaniu, czyli to takie kulenie na dwie strony, jak to Eliasz mówi do tych wyznawców, do Izraelitów, czy Baal jest Bogiem, czy Jahwe jest Bogiem, tak? Nie możecie kuleć na dwie strony. To jest to. To jest to właśnie, nie? Chwiejność w postępowaniu. No, cóż jest bardziej chwiejne niż... mnie akurat nie jest zimno. Nie? To ja bym raczej przy wyjściu. Tak, no. Tak. Dobrze by też było tamte drzwi zamknąć, bo tam uciekło się, bo jest zamknięte. Dobrze. I to jest pierwszy powód niewysłuchanej modlitwy. To jest właśnie to bycie chwiejnym. Wiecie, kiedy pisze, że jest to spowodowane tym, że ludzie chcą więcej niż jednej rzeczy, to nie chodzi mi o to, że modlę się o zdrowie dla mojej babci i dla mojej cioci, na przykład, czy modlę się o nawrócenie mojego kuzyna i mojego brata, tylko chodzi mi o to, że pragnę z jednej strony mądrości w próbie, a z drugiej strony chcę mieć na przykład pełną kapsę, tak? Mówiąc tak już kolokwialnie, kabzę po staropolsku. Jeśli chcę dwóch rzeczy naraz i pragnę ich tak samo mocno, no to będę właśnie tym człowiekiem, który kuleje na dwie strony. Wtedy też moja modlitwa nie może być wysłuchana. Wtedy też i nie przejdę próby. Czego tak naprawdę chcę? To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy chcę przechodzić próby, czy chcę być zwycięzcą, zwyciężającym? Tak? Zwyciężającym, któremu zwyciężanie we krew weszło. Czy chcę jakoś, jako tako życie przeżyć, tak trochę dla siebie, wiecie, jak to się mówi, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. No. Czy chcę tak przeżyć życie? Dalej. A brat uniżony, albo ubogi, jak mówią niektóre przykłady, niech się chlubi ze swego wywyższenia, bogaty zaś ze swego uniżenia. Gdyż jak kwiat trawy przeminie, wzeszło bowiem słońce ze spiekotą, wysuszyło trawę, a kwiat jej opadł i piękno oblicza jego zostało zniszczone. Tak i bogaty na swoich drogach zmarnieje. Odwrócenie porządku. Niech się brat uniżony cieszy z wywyższenia, a bogaty z poniżenia. Zwróćcie uwagę, że naturalnie wywyższony jest bogaty przecież, prawda? No to on ma możliwości, tak? To jego się szanuje, to on jakby... Uwaga, budżet zborowy najlepiej zasila brat Iksiński.
Rozumiecie, o czym mówię? Zazwyczaj ten najbardziej szanowany to jest ten, który ma więcej środków niż ten, który jest uniżony, czyli tak naprawdę no, biedny, nie ma nic, tak? Odwrócenie porządku. Chciałbym przeczytać jeszcze to 2-2, 2-2 do 3 i 4-6. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem na palcach i we wspaniałej szacie, przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: stań tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczynilibyście różnicy i nie stalibyście się sędziami? I to jest właśnie to. I tutaj Jakub odwraca ten porządek. I jeszcze 4-6. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Czyli to uniżenie i to wywyższenie nie jest związane z mechanizmami, z naturalnymi mechanizmami świata, lecz jest związane z tym, co czyni Bóg. I bardzo dobrze, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę. Jakub nigdzie nie nazywa bycia bogatym grzechem. Ale pokazuje raczej niebezpieczeństwa z tym związane. Podobnie tutaj. Przeminie jak kwiat trawy, ale uwaga, na drogach swoich. Jeśli pójdzie swoimi drogami. Drugi obraz, taki mi się kwiatek z taką czachą udało znaleźć, jest oczywistym nawiązaniem do księgi Izajasza, 46:8. Tupia czaszka. Tak, to jest kwiatek, który zwiątł tak ładnie. Ładny, nie? Sześć do osiem. Głos mówi: zwiastuj. I rzekłem: co mam zwiastować? To wszelkie ciało jak trawa i cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje na nie. Zaprawdę ludzie są jak trawa. Trawa usycha, kwiat więdnie, a słowo Boga naszego trwa na wieki. I to jest coś, co jest pociechą dla jego ludu. Cały ten fragment dotyczy ludu Bożego, dotyczy Izraela. Tak więc nie ciało, tak więc nie bogactwo, bo wtedy się wygląda tak, nie swoje drogi. Nie swoje drogi. Czym w tym fragmencie jest słońce? Przeczytajcie jeszcze raz i powiedzcie mi, czym w tym fragmencie jest słońce. Co one tu przedstawia? Kolejny obraz przyrodniczy mamy. Po fali mamy słońce. Co? Nie, to nie jest sąd. Spiekota, czyli... Próby, tak jest, oczywiście. Słońce w tym fragmencie to są próby. Nie wyszliśmy jeszcze z tematu prób. Jeśli próby przychodzą na bogatego, a on chodzi po swoich drogach, no to będzie wyglądać tak. Jest to rodzaj ostrzeżenia. Ostrzeżenia dla tych, którzy mają. Dla tych, którzy są bogatymi. Aby nie chodzili po swoich własnych drogach. Czy pamiętamy pierwszy nakaz? Jakub pozdrawia 12 pokoleń. I co tam jest? Nie, czekajcie, jak jest pierwszy werset? Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Co mają robić? Radować się. Radujcie się. To jest bardzo ważne z tego powodu, że chodzenie po swoich drogach i usychanie na nich nie sprawia radości. To ten prosty nakaz radowania się powinien dotyczyć też i bogatych, też i ubogich,
gdyż niewątpliwie te dwie grupy w liście Jakuba występują. Pamiętajmy o tym najprostszym kontekście, o tym pierwszym nakazie. Radujcie się. Ok. Kolejny fragment, 12-14. Szczęśliwy mąż, który wytrwale znosi próbę, gdyż kto zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który obiecał Pan tym, którzy go miłują. Nikt poddawany próbie niech nie mówi: przez Boga jestem próbowany. Bóg bowiem jest niepodatny na próby do zła, a sam nikogo też nie poddaje próbie. Każdy zaś jest poddawany próbie przez własne pożądliwości. Wabiony jest i nęcony. O jakim tu jest mowa szczęściu? Szczęśliwy mąż, który wytrwale znosi próbę. Pamiętacie 8 błogosławieństw? Błogosławiony to jest szczęśliwy. Jakie jest pierwsze? A następne? O próbach tam też jest. Tak? Jest tam coś o próbach? Czy mi się zdaje? Jest. Krzysiek, no? Jest o prześladowaniach, o próbach. Więc to nie jest szczęście, szczęśliwy mąż, który wytrwa w próbie, to nie jest takie, że wiecie, no miałem problemy finansowe, ale udało mi się uratować 4 wille z basenem i Porsche. No to nie jest tego typu szczęście. Rozumiecie, o czym mówię? To jest mowa o tym szczęściu, które jest prawdziwym szczęściem, który wynika z błogosławieństwa Bożego, z tego, że Bóg obdarza szczęściem. Ok? Co to jest korona życia? Korona życia albo wieniec życia, objawienie 2:10. To Krzysiek to powinien w tym być. On ostatnio nam tutaj objawienie. Ostatnie wiele lat, tak. Nie lękaj się, popatrz, nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Popatrzcie, jak blisko te wersety są tej sytuacji. I będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. 3:11. To był list do Smyrny. Do jednego z tych zborów, w którym nic nie było do zarzucenia. 3:11. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Filadelfia. I drugi do Koryntian 13:5. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze? Doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli? To jest ten wyraz, to jest ten werset, o którym wspominałem już wcześniej. Próba, przejście próby jest jakby jakby to powiedzieć, pieczęcią prawdziwości. Jeśli przechodzimy próby zwycięsko, to nasza wiara jest prawdziwa. Jeśli raz za razem w tych próbach upadamy i nie ma zwycięstwa i nie zapowiada się na nie i rozumiecie, to jest wielki znak zapytania w kwestii życia, czy jest w nas prawdziwe życie. Życie, które jest prawdziwie od Boga. Korona życia po prostu oznacza wieczność z Panem. Oznacza po prostu nieśmiertelność. Zbawienie. To jest korona życia.
Czy walczysz z pokuszeniami? Ja nie mówię, że jesteśmy w stanie pokonać te pokuszenia, ale walka z nimi jest potrzebna nam. Bo jest powiedziane, którą obiecał Pan tym, którzy Go miłują. Czyli miłowanie Pana oznacza przeciwstawianie się temu, co w nas jest złe. Oznacza przezwyciężanie w próbach. Oznacza nawyk bycia zwycięzcą. A jeśli zostaniemy pokonani, to co? No to wstanę i pójdę dalej. Wiecie, ile razy na dzień upada sprawiedliwy? Choćby nawet i 7 razy, tak? I tak się podniesie. Bo Pan jest z nim. 1 do Koryntian 10:13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je umieli znieść. Wiecie, to jest bardzo, bardzo konkretna obietnica. Mamy obietnicę, że nie przyjdzie na nas pokuszenie, które by nas było w stanie przezwyciężyć. Oczywiście nie nas, ale Pana Jezusa Chrystusa w nas. Jeśli żyje w nas Pan Jezus Chrystus swoim zmartwychwstałym życiem, jeśli służymy Mu, jeśli walczymy, jak to jest powiedziane, opieramy się pokuszeniom aż do krwi, to w końcu przezwyciężymy. Bo Jego zmartwychwstałe życie w nas jest. Bo zmartwychwstaliśmy ze śmierci do życia. Zwalanie Boga to nie jest najlepszy pomysł. Przez Boga jestem kuszony. 1 Samuelowa 16:14, żebyśmy mogli to zobaczyć. To jest taki prosty przykład. Jest mowa o Saulu. Pomyliły mi się rozdziały. 16-14. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły i uwaga, też od Pana. To jest bardzo interesujące. Wiecie, teologowie mówią, że Bóg stoi za dobrym i za złem w sposób niesymetryczny. Mówią tak, że dobro pochodzi wprost od Boga, dlatego jesteśmy Mu winni za wdzięczność, za wszelkie dobro, a zło czy doświadczenia pochodzą też od Pana, ale Bóg w tym używa upadłych ludzi, zbuntowanych aniołów, różne inne środki. Wiecie, to jest tak, gdyby to chcieć przedstawić. Bóg w swojej łasce daje nam i cały czas powstrzymuje zło. I od czasu do czasu pozwala temu złu nas dotknąć. Ale to zło chce nas cały czas dotknąć. Tylko Bóg je powstrzymuje. Żebyśmy rozumieli, dlaczego nie można winić Boga za zło, czy za doświadczenie, czy za problemy, które spotykają nas w naszym życiu. Jest bardzo ważne, że to nie jest symetryczne. W Księdze Trenów pisze, czyż w mieście zdarza się nieszczęście, którego nie nakazałby Pan? No nie, nie zdarza się. Ale w jaki sposób Bóg nakazuje to nieszczęście? Bóg kogoś dręczy? Nie, Bóg pozwala rozwinąć się, pozwala mieć dostęp. Tak? Temu, co jest złe i z natury chce nas skrzywdzić. Nie dopuści ponad wiarę, ponad siłę.
ale nie dopuści tego ponad siły. Pamiętajcie, że on ponad tym wszystkim jest. On nas nie wydał, nie wydał na pastwę tym mocą i tym złym ludziom. Trudne, ale to jest próba. Niepodatność na pokusy skutkuje niezdolnością do kuszenia i u Boga tak dokładnie jest. Ja tylko nad tym się już nie będę rozwodzić, bo kwestie dotyczące natury Bożej są dużo bardziej skomplikowane niż budowa kosmosu, a Kepler z Ziemi raczej żaden. Kochani, pokuszenie pochodzi od nas samych. Przez własne. Pamiętajmy o tym. Bóg powstrzymuje, ma moc również w Jego odrodzonych dzieciach Bożych powstrzymywać ich własne złe instynkty, ich własną złą naturę. I Bóg to robi. Jest to w stanie robić. Ale pamiętajmy, że te pokuszenia pochodzą od nas. Przypomniał mi się stary dowcip, który opowiadała moja babcia. Siedzi diabeł pod kościołem i płacze. I przychodzi chrześcijanin taki zmartwiony. Mówi, czemu ty tak płaczesz? Ano bo wy wszystko zwalacie na mnie. A to przecież wy sami jesteście winni. Nie mówię, że nie ma pokus diabelskich, ale słuchajcie, ogromna większość to jest to. Nasze własne pożądliwości. Kiedy my dajemy przez ten diabeł. Tak. Jakub będzie to mówił. Tak. Zastosowanie języka jak dla zwierząt. Dosłownie tam jest tak. Być łowionym na przynętę. To jest za przykładem toruńskim. Dlaczego? Dlatego, że to jest wszystko na poziomie instynktów. Wabiony jest i nęcony. Czyli krótko mówiąc, wiecie, jak ten rybak tą rybkę zarzuca, tego robaczka zarzuca i my jesteśmy ta rybka, która go ma złapać, tak? No tak się zachowujemy, no tak te rzeczy funkcjonują w naszym ciele. Bóg obdarzył nas nieśmiertelnym duchem, ale no wciąż walczymy z śmiertelnym ciałem, tak? Które jeszcze nie zmartwychwstało. Przerwa? Dobra. Ciąża będzie następnym tematem. Przerwa.